Bogu niech będą dzięki. Bracia i siostry, wiara w Boga Wszechmogącego to nie zdrada Jezusa, lecz dotrzymanie kroku dzieł Boga, gdyż Bóg Wszechmogący jest powrotem Jezusa. On realizuje wznioślejszy etap dzieła na fundamencie dzieła Jezusa. Tak jak Jezus wypełnia dzieło zbawienia na fundamencie dzieła Jahwe. Tak więc Jahwe, Jezus i Bóg Wszechmogący to różne imiona, które Bóg przyjął dla swojego dzieła w różnych wiekach. Imiona są różne i dzieło jest inne, lecz On jest jedynym Bogiem. To istota samego Boga. Jeden Duch. Poczytajmy Jego słowa. Strona 936. Bóg Wszechmogący mówi: dzieło Jezusa reprezentowało imię Jezusa, a także wiek łaski. Dzieło dokonane przez Jahwe reprezentowało Jahwe, a także wiek prawa. Ich dzieło było dziełem jednego ducha w dwóch różnych wiekach. Mimo dwóch różnych imion był to ten sam duch, który zrealizował oba etapy pracy, a była ona ciągła. Ponieważ imię było inne, treść dzieł była inna i wiek był inny. Kiedy przyszedł Jahwe, był to wiek Jahwe, a kiedy przyszedł Jezus, był to wiek Jezusa. Przy każdym przyjściu Bóg jest nazywany jednym imieniem, reprezentuje jeden wiek i otwiera nową drogę, a na każdej nowej drodze przyjmuje nowe imię, co pokazuje, że Bóg jest zawsze nowy, nigdy stary, a Jego dzieło wciąż posuwa się do przodu. Historia zawsze idzie naprzód i tak samo jest z dziełem Bożym. By Jego trwający 6000 lat plan mógł się zakończyć, musi On iść naprzód. Każdego dnia i każdego roku musi On dokonywać nowego dzieła, musi wyznaczać nowe ścieżki, dawać początek nowym wiekom, rozpoczynać nowe i większe dzieło, a wraz z tym przynosić nowe imiona i nowe dzieło. Od dzieła Jahwe do dzieła Jezusa i od dzieła Jezusa do dzieła w obecnym stanie te trzy etapy nakładają się na siebie w gamie boskiego zarządzania i są dziełem jednego ducha. Od stworzenia świata Bóg wykonywał dzieło zarządzania ludzkością. On jest początkiem i końcem. Jest pierwszym i ostatnim. On rozpoczyna wiek i przynosi jego koniec. Trzy etapy pracy w różnych wiekach i miejscach są niewątpliwie dziełem jednego ducha. Wszyscy ci, którzy rozdzielają te etapy, są w sprzeczności z Bogiem. Teraz wypada, abyś zrozumiał, że całe dzieło od pierwszego etapu do dziś jest dziełem jednego Boga, dziełem jednego ducha. Co do tego nie może być żadnych wątpliwości. Słowa Wszechmogącego są jasne. Bóg Wszechmogący to Jahwe, który stworzył prawo i pokazał ludziom, jak żyć. Jest to też Pan Jezus przybity do krzyża, by odkupić grzech ludzkości. Dzieło osądzenia Boga Wszechmogącego, Jezusowe dzieło odkupienia oraz dokonane przez Jahwe dzieło prawa, to dzieło jednego Boga. Bóg zbawia ludzkość etapami, zgodnie ze swoim planem i potrzebami ludzkości. Uznanie imienia Boga Wszechmogącego nie oznacza niewdzięczności czy zdrady Jezusa. To kroczenie śladami baranka, przestrzeganie Bożego prawa i podążanie za Nim. Bóg to aprobuje. Mówi o tym Księga Objawienia, rozdział 14.
To ci, którzy podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla baranka. Trzymanie się imienia Jezus i nieuznanie Boga Wszechmogącego to zdrada Boga karana oddaleniem. Tak jak wtedy, gdy Bóg rozpoczął swe dzieło jako Jezus. Ci, którzy uznali nowe dzieło i poszli za Jezusem, nie zeszli z prawdziwej drogi, ani nie zdradzili Jahwe. Podążali śladem Boga i tylko oni byli Mu wierni. Faryzeusze, przekonani o swej wierności Bogu Jahwe, trzymali się Jego imienia, wypierając się Jezusa. W efekcie nie tylko nie zdobyli uznania swego Boga Jahwe, ale stali się obiektem Jego przekleństwa i kary. Ich niepowodzenie powinno być dla nas nauczką. Powinniśmy uznać Jego imię i podążać w ślad za Nim. To jedyny sposób na zbawienie. Siostro Wang, jesteś w stanie przyjąć nasze wyjaśnienia? Siostry, zawsze czułam, że imię Boga zawiera tajemnice, lecz nigdy nie znalazłam odpowiedzi. Dzięki rozmowie z Wami zdobyłam jasność. Z pewnością zbadam wszystko, o czym dziś mówiliście. Bogu niech będą dzięki. Jasność. Bogu niech będą dzięki. Bracia i siostry, ta rozmowa uświadomiła nam, że imię Boże jest ustalone w oparciu o Jego plan dzieła zbawienia. Imiona Boże są po to, by ludzie mogli lepiej Go poznać i by mogli dostąpić zbawienia. Właśnie po to są te imiona. Na czas nowego etapu dzieła Bóg przyjmuje inne imię i ujawnia część usposobienia. Stale dokonując nowego dzieła, pod nowym imieniem ukazuje swoją wszechmoc, mądrość i cudowne uczynki. Byśmy zrozumieli, że On to nie tylko Jahwe, który stworzył prawo i może okazać ludziom łaskę lub ich przekląć, lecz także Jezus Odkupiciel, pełen miłości i łaski. Oraz sprawiedliwy Bóg Wszechmogący, który mówił o sądzie i zbawieniu człowieka, który może zniszczyć stary świat. Poznamy całe Jego usposobienie i to, kim jest. Dowiemy się, że Bóg jest wszechstronny, że jest Bogiem obfitości, Stwórcą, który uformował i kieruje wszystkim. Taki jest sens przyjmowania innego imienia w każdym wieku. Kiedy ludzie naprawdę zrozumieją Boga, gdy dzieło zbawienia, Jego długoletni plan zarządzania dobiegnie końca, imiona, które przyjmował, również się skończą. Przeczytajmy słowa Wszechmogącego, strona 934. Bóg Wszechmogący mówi: nadejdzie dzień, gdy Bóg nie będzie Jahwe, Jezusem czy Mesjaszem, będzie po prostu Stwórcą. Wtedy nadejdzie koniec wszystkich Jego imion na ziemi, gdyż Jego dzieło zostanie ukończone, po którym nie będzie już Jego imion. Gdy wszystkie rzeczy przejdą pod władanie Stwórcy, jaką będzie miał potrzebę posiadania odpowiedniego, lecz niekompletnego imienia? Czy nadal poszukujesz imienia Boga? Czy nadal śmiesz mówić, że tylko Jahwe jest Bogiem? Czy nadal śmiesz mówić, że jest Nim tylko Jezus? Czy jesteś w stanie dźwigać grzech bluźnierstwa? Gdy ten czas nadejdzie, Bóg już nie będzie używał imion trafnych, lecz niepełnych, by Go reprezentowały. Nie będzie już Jahwe, ani Jezusem, ani Bogiem Wszechmogącym, lecz samym Bogiem, który ma pełnię władzy i potęgi, Panem stworzenia. To najodpowiedniejszy sposób zwracania się do Boga.